Witam Państwa i zapraszam do wiadomości. 102. rocznica niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. 11 listopada 2020 roku nie było uroczystego spotkania władz samorządowych z mieszkańcami, bo mogłoby to być przyczyną zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego. Przedstawiciele samorządów gminy i powiatu w imieniu wszystkich mieszkańców instytucji złożyli wiązanki pod pomnikiem ofiarom wojen i przemocy przy Placu Niepodległości. Pomnik został przystrojony pięknie wieloma kwiatami. Kwiaty ozdobiły pomnik upamiętniający ofiary wojen i przemocy oraz odmęckiego buta. Te śliczne kwiaty zostały wyhodowane prawdopodobnie również przez jednego z naszych radnych miejskich. Święty Marcin, rogale i gęsina. Skąd to się wszystko wzięło? 11 listopada to również był dzień świętego Marcina. Każda legenda o świętym Marcinie, ale też i źródła podkreślają jedno. Zawsze szedł z pomocą bliźniemu. Postać świętego przedstawia się często jako rycerza na białym koniu, rozdzielającego swój płaszcz i podającego go żebrakowi. W dzień świętego Marcina można zjeść rogala, opić się winem i powróżyć sobie w kwestii nadchodzącej zimy, a właściwie aktualnym byłoby kwestii zakończenia tej szkodliwej dla nas pandemii. Od soboty nowe ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, poinformował 4 listopada premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Wówczas zaapelował o pozostanie w domach. Wśród wprowadzanych restrykcji są m.in. ograniczenie działalności galerii handlowych, zamknięcie placówek kultury, w tym kin i teatrów, a także przejście w tryb online nauki w klasach od 1 do 3 szkół podstawowych. Szef rządu mówi o granicy, za którą jest już narodowa kwarantanna. Parking przy Blaszaku nie będzie zamknięty i nie będzie płatny. Rozpoczęto prace mające na celu szybkie powiększenie liczby miejsc parkingowych. Budowane od początku tygodnia ogrodzenie wokół terenu szpitala wzbudziło pytania mieszkańców. Jak informują władze lokalne, nie musicie się Państwo martwić. Teren będzie ogrodzony, ale nadal otwarty i bezpłatny. Jak marzyć, to o rzeczach wielkich. Niedawno starosta powiatu krapkowickiego wspomniał na Facebooku. 8 listopada minęło 10 lat od przedstawienia przeze mnie w kampanii wyborczej koncepcji przebudowy mostu kolejowego na drogowy. Nowy most północny. To fakt. Ale również warto pamiętać, że wcześniej już za burmistrza Solocha ten pomysł był w planach. No i niestety świętej pamięci burmistrz Soloch nie mógł tego zrealizować. Pan Sonik podziękował wielu osobom, które przyczyniły się do przebudowy starego mostu kolejowego na drogowy. Wśród nich wymienił nawet burmistrza Krapkowic. Na koniec dodał, że teraz czas na wspólną pracę nad nowym szpitalem. Jednym z takich tematów jest widniejące za mną tak zwane Centrum Alzheimera. Otóż chciałem tutaj wyjaśnić, nie jest to obiekt gminny, nie jest to zadanie należące do zadań własnej gminy. To obiekt należący do starostwa, który mógł być sprzedany kilkanaście lat temu, natomiast od wielu lat niszczę je. Do zadań gminy nie należy troska o stan nieruchomości prywatnych, jak na przykład widoczny za moimi plecami dawny szpital krapkowicki, sprzedany przez starostwo kilka lat temu w ręce prywatne. Nie są zadaniami własnymi gminy drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe. Także szpital powiatowy to zadanie własne powiatu. Wreszcie coś ruszyło w sprawie rozbudowy naszego szpitala. Na zlecenie starostwa rozpoczęto prace związane z rozbiórką i uporządkowaniem terenu.
Prace te mają potrwać około 2 miesiące. Po ich zakończeniu kontynuowane będzie przygotowanie dokumentacji, ubieganie się o warunki budowy, zgody, pozwolenia, jak również ubieganie się o to, czy o pieniążki. Dopiero później będzie mogła ruszyć przebudowa obiecanego nam nowo przebudowanego szpitala. Konkretnych ustaleń niestety brak. Przypomnijmy, że szpital to zadanie starostwa, a most to zadanie gminy. Jeśli chodzi o most, to jest tam udział finansowy starostwa. No i dwa pasy ruchu dzięki komitetowi pana Sonika mamy. Szkoda tylko, że w tym czasie, tych 10 lat, ponad 10 lat, tak zwanych rozgrywek klubu z burmistrzem i jego zwolennikami, stracono kilka lat, poświęcając czas na mniej istotne sprawy, niepotrzebną walkę w Radzie Miejskiej i ich komisjach. Obie strony odstąpiły dopiero tuż przed wyborami samorządowymi. Most już wcześniej, od kilku lat, mógł być oddany do użytku, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Na dzień dzisiejszy priorytetem powinien być most. Co ma mieszkańcom powiedzieć, jak chcecie sobie pojeździć bez korków, to sobie jedźcie do Rogowa. Ja uważam, że ten most powinien stanąć w pierwszej kolejności. Dziękuję. Proszę mieszkańcom powiedzieć, że most jest realizowany swoją ścieżką. Ze źródeł tak zwanych dobrze poinformowanych dowiedziałem się, że teraz nie w listopadzie, ale może w grudniu tego roku będzie oddany do użytku ten most. Przypomnę, że gmina zawarła umowę. Wykonawcą generalnym jest firma Nowak Mosty, realizujący zadanie pod nazwą Przebudowa mostu kolejowego na rzece Odrze, projektuj i buduj. Czyli było to realizowane w takim trybie od razu projektowanie i wykonanie. Termin umowny oddania mostu do użytku to 31 marca 2021 roku. Na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze połączenia z drogami miejskimi oraz ostatniej nawierzchni asfaltu na jezdni. Niepokojące są tamte wysokie i strome nasypy ziemne pod dojazdami do mostu. Podobno w tym roku ma ruszyć przebudowa, obiecana wcześniej przebudowa placu Gagarina. Bardzo pilnie potrzebny jest most kolejny, a najlepiej jeszcze ten trzeci most obiecany nam przez pana burmistrza i pana burmistrza Gogolina. Dla tirów ten przydałby się na pewno. Jak czytamy ze wspólnej gazetki gminy Gogolin i Krapkowice, gmina Krapkowice stara się o dodatkowe pieniądze, m.in. z funduszy norweskich. Pytanie się nasuwa, jak to wszystko wytrzyma, udźwignie nasz przyszłoroczny budżet. Ale o tym i o innych sprawach będziemy Państwa informowali. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia.